Dziś rolę prezesa pełni pani Karina Wofry, która z równym zaangażowaniem nie tylko kieruje kolejnymi projektami, ale także zachęca do współpracy nowe osoby, ucząc empatii i dzielenia się dobrym sercem z tymi, którzy szczególnie tego potrzebują. I właśnie panią prezes chciałbym poprosić o kilka słów. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na naszej dzisiejszej wyjątkowej uroczystości. To, że dziś możemy razem świętować, to nie tylko zasługa zarządu Stowarzyszenia Maria Marta, ale przede wszystkim wszystkich osób cechujących się dobrocią, empatią i otwartych na potrzeby osób z niepełnosprawnością. 25 lat. 25 lat temu tę misję rozpoczęliśmy od odwiedzin domowych, zauważając samotność, izolację oraz brak wsparcia ze strony jakichkolwiek instytucji, zrodził się pomysł wspólnych i cyklicznych spotkań. Z czasem nasza grupa rozbudowywała się o kolejne osoby, co tylko utwierdzało nas w przekonaniu, że te spotkania są bardzo potrzebne i wyczekiwane. Dlatego nasza społeczność z inicjatywy księdza Piotra Wowry została zarejestrowana pod nazwą Ewangelickie Stowarzyszenie Maria Marta. Ten fakt umożliwił nam dalszy rozwój. Staliśmy się zauważalni, a nasze działania mogły być wspierane przez instytucje, sponsorów, darczyńców. Podkreślić należy, że od samego początku korzystaliśmy i nadal korzystamy z gościnności parafii ewangelicko-zgórskiej w Ustroniu. Ustroń stał się naszym domem, miejscem, gdzie możemy się rozwijać, realizować projekty, poprzez co spełniamy swoje marzenia. Przez lata zbudowaliśmy całą galerię wspaniałych historii i wspomnień. Dzieliliśmy wzruszenia, chwile śmiechu, a także towarzyszyliśmy w smutku. Jednakże zawsze wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich chwil była wspólnota. Zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i opiekunowie czy wolontariusze, dając z siebie wszystko, jednocześnie czerpią ciepło i dobro od drugiej osoby. Dlatego też nie moglibyśmy inaczej obchodzić takiego jubileuszu niż wszyscy razem. Mówi się, że miarą człowieka są jego czyny. To oznacza, proszę Państwa, że tutaj, w tym naszym ustrońskim amfiteatrze, zgromadziliśmy wielkich ludzi. Wielkich za sprawą tego, co robią i za sprawą swojej postawy wobec drugiego człowieka. Mam nadzieję, że spędzicie Państwo z nami udane popołudnie, ciesząc się, rozmawiając, poznając, a także przeżywając koncerty różnych wykonawców, z którym z tego miejsca już pragnę podziękować za to, że zechcieli z nami uczcić ten jubileusz. Dziękując Państwu za przybycie, życzę dobrych wrażeń i dobrego czasu.